Polacy, zapraszam do Hyżdy. Cześć, Klaudiusz. Siemanka, który jak tam? A, w porządeczku, witam, Hyżdzeń. Czego tutaj szukamy dzisiaj? No, ciekawych punktów gastronomicznych. A to na pewno. Mnie i architektura interesuje, bo jest naprawdę bajeczna. To co, lecimy w miasto, lecimy widzimy w się miasto. Na... Każdy swoją stronę, widzimy zobaczymy. Widzimy się za chwilę. Dokładnie tak. Hej. Często się zastanawiamy, budząc się rano, gdzie pojechać, zobaczyć coś ciekawego. Taka miejscowość jak Hełzden daje nam fajne atrakcje. Stary port, stare wiatraki, stare miasto, stary rynek to daje klimat, który pozwala nam się cofnąć o kilkaset lat. Jak widzicie, moi drodzy, Hełzden to nie tylko zabytki, to również odbywający się raz na jakiś czas tak staroci, gdzie nie tylko możecie coś kupić, zobaczyć, ale również poznać częściową historię Holandii. Erik, opowiedz nam coś o tym niezwykłym miejscu, w którym się znajdujemy. Nou, Heusden vind ik een hele mooie stad, maar ik ben natuurlijk geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog vooral. En dit was het oude stadhuis van Heusden met een grote toren. En toen in 1944 de geallieerden oprukten, wilden de Duitsers alle hoge gebouwen vernietigen, zodat de geallieerden later niet het zicht hadden op hun nieuwe stellingen. En hebben ze die toren opgeblazen. Maar in deze kelder hadden 134 mensen uit het dorp zich verstopt. Vrouwen, mannen en kinderen, om te schuilen tegen de granaten. Maar toen die toren instortte, zijn ze hier in die kelders letterlijk begraven en gestikt. En 134 slachtoffers zijn er toegevallen op 5 november 1944. En dit is precies de plaats en er is ook een klein monument. En dat bezoek ik vandaag. Oké, dankjewel Erik. Oké, prima, graag gedaan. Przy głównej ulicy znajdziecie również piekarnię, w której po dziś dzień wypieka się pieczywo w tradycyjny sposób. Słuchajcie, wąskich uliczek w Hełzden jest naprawdę bardzo dużo, a tu udało mi się znaleźć jeszcze węższy. Kiedy wam się już znudzą spacery po takich uliczkach, zawsze możecie sobie coś zjeść po bliskich restauracjach. Ja jestem strasznym łasuchem, dlatego też moją na pewno najulubieńszą będzie ta, która znajduje się po mojej prawej stronie. Lecę szybko znaleźć Klaudiusza, będziemy jeść naleśniki. Artur, co jemy? Słuchaj, znalazłem restaurację, gdzie podają naleśniki w 300 różnych odsłonach. No to nic, to trzeba próbować. Zamawiamy. Może nie 300 na raz, ale po jednej spróbujemy na po pewno. Po jednej spróbujemy na pewno, tak. No wygląda super. No to się najemy. Teraz będziemy próbować. Przyznam się szczerze, porcja naprawdę dla giganta. Nie wiem, czy tam radę ją wepchnąć. Cóż, smacznego, Klaudiuszu. Smacznego. Zapraszam was. Super.